Jak nastroje u Pana i w zespole Bożego Ciała tuż przed ceremonią wręczenia Oscarów? No muszę powiedzieć, że jesteśmy zwarci i gotowi. To jest ogromny spektakl, więc trzeba ten spektakl przepróbować, żeby on wyszedł. Parędziesiąt milionów widzów przed telewizorami i to jest też wielkie wydarzenie tutaj w Hollywood, w Los Angeles. Cały pół Hollywood jest zablokowane, ulice są pozamykane, te czerwone dywany są rozścielane. My mamy cały harmonogram, który kto wychodzi na czerwony dywan, więc raczej towarzyszy temu taka po prostu planowanie, praca i żeby to się wszystko dobrze złożyło. Czyli co, bardziej czuje Pan napięcie, żeby to wszystko się dobrze potoczyło, czy ekscytację tym, że za chwilę weźmiecie udział w najważniejszym filmowym wydarzeniu na świecie? Zupełnie szczerze, ekscytację też, natomiast bardziej napięcie, żeby to się wszystko dobrze zadziało, żeby nikt się nie potknął w tym najważniejszym momencie, kiedy się idzie tym czerwonym dywanem, żeby dobrze na nim wypaść i żeby mieć fajne zdjęcia dla wnuków potem w życiu. No i tak naprawdę, żeby zrobić coś takiego, nie wiem, swoją osobą tutaj, żeby polskiemu kinu było łatwiej jeszcze łatwiej, bo jest już naprawdę nieźle, bo przez ostatnie 10 lat mamy 4 nominacje jako polska kinematografia, plus jednego Oscara za Idę dla Pawła Pawlikowskiego. Więc jesteśmy, jakby często się zaczęło, w tym roku ja to słyszę, że coś z tą Polską, jakby ciągle tu jesteście, jak ludzie nam przypominają to, więc jest coś takiego, że dzięki temu, że jest się tutaj, no nie wiem, promujemy Polskę i to jest bardzo ważne budowanie naszej narodowej marki. Mój brat żyje w Wiedniu, był ostatnio na fitnessie, na boksie i pani trenerka do niego mówi, że gratuluje mu, bo słyszała, że Polska jest nominowana. Nawet nie wiedziała, że mój brat jest moim bratem. Powiedziała po prostu mu, że jest nominowana Polska do Oscara i się, że fajnie, że wie, że jest Polakiem. Mój brat powiedział, że jest moim bratem, więc ona zupełnie jakby była totalnie zaskoczona. Czy świadomość tego, że cała Polska wam kibicuje, tak jak w przypadku poprzednich nominowanych filmów, sprawia, że dodatkowy stres pan odczuwa, ciężar odpowiedzialności. Jak pan to odczuwa, odbiera? Odpowiedzialność oczywiście tak, ale jakby na tej zasadzie, o której mówiłem, czyli jakby żeby reprezentować godnie i dobrze reprezentować Polskę, ale w też taki sposób, żebyśmy mieli swój styl. Zależy mi na tym, żeby jakoś... Mam nadzieję, że jakiś polski film mojej koleżanki lub kolegi po fachu wyląduje tutaj za rok, więc żeby mieli łatwiej i żebyśmy byli tutaj stałymi gośćmi. Polaków jest coraz więcej w Hollywood, to dobrze. Nie wiem, nasi aktorzy zaczynają grać w filmach amerykańskich, mają ekspozycję. Bartek Bielenia, który jest odtwórcą głównej roli w Bożym Ciele, miał tu sporo spotkań, ludzie do niego podchodzą, poznają go, jakby robi niesamowite wrażenie. Też przez z racji tego, że jesteśmy jakby młodym pokoleniem, to parę razy usłyszeliśmy, że jesteśmy już tą następną generacją. Oscary musimy pamiętać, że są dosyć dojrzałe wiekowo, bo średnia wieku członków Akademii to jest około 70. Ale sądzi pan, że ci 70-latkowie przyznają wam Oscara? Jak pan ocenia szansę Bożego Ciała? Po tym czasie, który pan tutaj spędził, po rozmowach z ludźmi z waszych agencji, ekspertami, innymi filmowcami, jak pan widzi szansę Bożego Ciała na Oscara? To znaczy, naprawdę niewiele o tym myślę i całe szczęście, bo się nie muszę tym ekscytować, bo wszyscy mówią tutaj o jednym głównym faworycie, jakim jest Parasite, film koreański. I ten film robi tutaj furorę, zresztą robi ją od wielu, wielu miesięcy. Poznałem reżysera Bong Joon-ho, który sam mi mówił, że już jest tak wykończony tym. W zasadzie od maja zeszłego roku jest ciągle w trasie. Ten film ma niebywały sukces i witany jest tutaj owacjami wszędzie, więc to z nas zdejmuje takie poczucie, że ach, musimy, może się coś wystarczy. Nie, po prostu jakby
jest miło po prostu. Korzystamy z tego, że tu jesteśmy. Trochę się nikt nie spodziewał, że tu będziemy. My sami jakby nie zakładaliśmy za dużo. I tak jak mówię, trzeba to wykorzystać, więc robię wszystko, żeby przynajmniej ten nasz skraweczek, który dostaliśmy, a dostaliśmy naprawdę dobrą ekspozycję dzięki tej piątce oscarowej, żeby ją maksymalnie wykorzystać z pożytkiem dla polskiej kinematografii, dla naszej marki narodowej, dla siebie oczywiście też, bo dzięki temu, że będę nominowany do Oscara, zostanę również członkiem Akademii, będę mógł głosować za rok. Plus no, wszyscy ci producenci, do których się dobijałem, nagle sobie o mnie przypomnieli, więc to też jest miłe. Więc mam nadzieję zrobić szybciej może następne filmy, zobaczymy. Musimy pamiętać też, że to nie jest tak, że już będzie tylko pięknie. Za parę miesięcy, kiedy się wydarzy festiwal w Cannes, wszyscy zapomną i pójdą do nowych nazwisk. I ten cykl przyspieszył i tak naprawdę ma się tak naprawdę okienko kilka miesięcy, że ludzie chcą jeszcze z tobą rozmawiać. Więc no w naszym biznesie jest to okrutne, ale tak chyba jest w każdym biznesie. Więc trzeba się po prostu nauczyć w nim pływać i wykorzystać te swoje 5 minut.